brali udział w konkursie Fundacji Adama Mickiewicza w Kanadzie, konkurs na najlepsze wypracowanie w języku polskim. Miejsce pierwsze i kolejne będę teraz wyczytywać i zapraszam tutaj uczniów, a o rozdanie nagród poproszę prezesa pana Lecha Gałęzowskiego. Miejsce pierwsze Izabela Matusz. Najpierw wyczytamy, a potem wręczymy nagrody. Miejsce drugie, jest ich kilka, bo to w różnych kategoriach wiekowych, w różnych klasach. Dominika Kapustka,